Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś wyjazdowo na zdrowie opowie o kosmetykach. Wiecie dobrze, że zawsze staram się opowiadać o rzeczach, które sama sprawdziłam na sobie. I dlatego po roku użytkowania postanowiłam sobie, że poopowiadam o kremach, o kosmetykach, które stosuję. Ale nie będę robiła tego sama. Jest ze mną fachowiec Beata Hałas, która prowadzi od wielu lat salon kosmetyczny, w którym teraz jesteśmy. I od strony praktycznej będzie w stanie nam opowiedzieć o tym, czego szukać, jak szukać, na co zwracać uwagę. Wiemy, my jako kobiety, że dla nas wygląd jest bardzo ważny i dużo czasu spędzamy na tym, żeby pielęgnować naszą skórę, ale bardzo często z braku czasu, z drugiej strony, ograniczamy się, szukając na przykład kremu do twarzy, do popularności marki, do ceny, do opakowania, do tego, co producent, w jaki sposób napisze coś na opakowaniu, że ten krem jest na przykład super głęboko nawilżający albo coś. A nieczęsto niestety zwracamy uwagę na skład. Powiedz, jak z tym składem jest, jak to sprawdzić? Skład kosmetyku sprawdzamy najczęściej po INCI. INCI to jest taka... opisuje wszystkie składniki, które są zawarte w kremach, tak? Na stylu najczęściej na opakowaniach czy takiego kremu mamy składy chemiczne. Wszystkie preparaty, które są, składniki, które są chemiczne, są pokazane w języku, są napisane w języku angielskim, natomiast te składy, które są pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, są w języku łacińskim i dlatego łatwiej jest później te kremy odczytać bez względu na miejsce ich pochodzenia. Kolejność składników też jest bardzo ważna, ponieważ im większe stężenie danego składniku, tym jest jakby w pierwszej kolejności tego składu, im niższe stężenie danego produktu jest na samym końcu. Także na tej podstawie sprawdzamy, co tak naprawdę w tym kremie jest. Czyli jeżeli producent się chwali, że w kosmetyku jest olejek arganowy, a jest on na samym końcu, czyli tak naprawdę jest, powiedzmy, jest 1%, no najczęściej jest to 1%, powiedzmy, gdzieś na tych końcowych warstwach. Dobra. No dobrze, to co w składzie tak naprawdę jest ważne? W składzie kremu najważniejsze są składniki aktywne, potrzebne nam, takie, które są potrzebne akurat nam. Jeżeli szukamy kremu nawilżającego, no to szukamy takich składników aktywnych, które będą nawilżać. Jeżeli przeciwzmarszczkowego, no to takie, które będą działać przeciwzmarszczkowo. My się skupiamy dzisiaj na kremie nawilżającym właśnie z tej serii Bremani. Ma bardzo dobre składniki aktywne, jeśli chodzi właśnie o nawilżenie. Ja ci przerwę, przepraszam. Ja pokażę tylko z takich może... Oj, wypadła mi szpach. Jak to się nazywa? Szpatułka. Szpatułka do nakładania kremu, tak po to, żeby nie nakładać krem palcem, po to, żeby on był niezabrudzalny, dokładnie. Krem jest w szklanym słoiczku, konsystencji takiej... bardzo lekkiej. Takiej bardzo lekkiej, jak tutaj mówi fachowiec. Jest praktycznie bardzo delikatny zapach, prawie że bez zapachu. I ja tutaj może posłużę się tą... Albo dobra, wezmę odrobinę tego kremu tutaj. No bo przy nawilżającym kremie... Przy nawilżającym kremie najważniejsze jest to, żeby miał przede wszystkim filtry przeciwsłoneczne, ponieważ kremy nawilżające najczęściej stosujemy w ciągu dnia, na dzień. Także on musi nam chronić nam tą skórę przed filtrami przeciwsłonecznymi. Natomiast no, skoro ma być nawilżający, no to musi zawierać też składniki nawilżające. Akurat ten krem posiada hialuronian sodu. On to jest taki składnik, który posiada dużo mniejszą cząsteczkę niż sam kwas hialuronowy. Przez to może nam wnikać do głębszych warstw skóry. Posiada też dużo większe właściwości higroskopijne, czyli takie wiążące wodę w naskórku, nawet do 40 razy więcej niż jego, powiedzmy, objętość. Także bardzo ładnie nam utrzymuje poziom wody w naskórku, jakby zostawia taką powłokę ochronną i powoduje, że ta woda nie wyparowuje nam z tego naskórka. Dodatkowo bardzo ładnie łagodzi, działa przeciwzmarszczkowo, także to jest taki podstawowy składnik, który w kremie... Ja pamiętam, u Ciebie stosowałam sobie, zafundowałam kiedyś sobie zabiegi właśnie z tym kwasem i pamiętam, że bardzo też koloryt skóry mi się zmienił po tych zabiegach. Tak, bo on nie jest preparatem typowo rozjaśniającym, ale przez to, że skóra jest dobrze nawilżona, ona była... Mówię, nawet takie skóry, które mają tendencję do podrażnień, do uczuleń albo coś w tym rodzaju, no to jeżeli jest dobrze nawilżona, mówię, zawiera taką powłoczkę, skóra wytwarza sobie taką powłokę, która chroni nam przed tymi czynnikami zewnętrznymi. Ja tu mam jeszcze ściągę i ja będę czytać składniki, a Ty może powiesz parę słów. Mamy masło Lilipe.
Masło lipa to z kolei jest składnik bardzo... źle powiedziałam. Składnik odżywczy natłuszczający skórę. Też tak samo jak właśnie fioruniany sądu, też zawiera taką powłokę ochronną, również nie doprowadza do odchorowywania wody z naskórka, ale przede wszystkim bardzo dobrze zmiękcza, działa przeciwzmarszczkowo, łagodzi podrażnienia. No, masło to masło przede wszystkim jest bardzo luksusowym składnikiem, on występuje tylko w niewielkiej ilości kremów, właściwie w kremach takich dosyć luksusowych, ponieważ on jest produkowany w bardzo małej ilości. Także w Polsce naprawdę w niewielkich ilości, no nie spotkałam się jeszcze do tej pory z żadnym kremem, którym bym takie masło było używane. Ekstrakt z różowego pieprzu, z różowego pieprzu peruwiańskiego. Jest z kolei składnikiem bogatym w polifenole, które, czyli takie przeciwutleniacze, one przeciwutleniacze hamują powstawanie wolnych rodników, czyli takich wolnych rodników, które są odpowiedzialne za starzenie się skóry. Także musimy walczyć przede wszystkim właśnie z wolnymi rodnikami, jeśli mamy mówić o właściwościach również przeciwzmarszczkowych. Skrobia ryżowa. Skrobia ryżowa z kolei ma właściwości takie łagodzące, regenerujące skórę, ale bardzo dobrze się sprawdza przy skórach, które mają zaczerwienienia, podrażnienia, ale przede wszystkim też ładnie pochłania sebum. Także ten krem nawilżający również się bardzo dobrze będzie sprawdzał przy cerach tłustych. I ostatnia rzecz. Tokoferol. Tokoferol, witamina E, również silny antyoksydant, ma działanie przeciwzmarszczkowe, ale też łagodzące. Bardzo dobrze wygładza stany zapalne na skórze, takie na przykład jak po porażeniach słonecznych. O, a powiedz mi, od kiedy tak naprawdę zacząć stosowanie kremów nawilżających? Krem nawilżający praktycznie można zawsze stosować, tak? I nie ma takiej jakby granicy wieku. Wiadomo przecież, że małe dzieci też mogą mieć skórę suchą, mogą mieć podrażnioną i również tą skórę trzeba nawilżać. Także nie ma tutaj wieku. Krem nawilżający jest takim podstawowym kremem, który tak naprawdę każda kobieta powinna w swojej kosmetyczce mieć. Nie ma takiego wieku, gdzie... Bardziej patrzymy, dobierając kremy, bardziej patrzymy na potrzeby tej skóry, tak? Jeżeli potrzeba nam nawilżenia, to po prostu wybieramy krem nawilżający. Właśnie, bo tu kolejne pytanie miałam, ale już weszłaś, jak gdyby, kto może stosować te kremy, czyli właśnie każdy. To ważne. Właśnie każdy, łącznie ze skórą tłustą, bo też często nam się wydaje, że jeżeli jest skóra tłusta, to my nie musimy jej nawilżać, a to jest błąd, ponieważ każda skóra, nawet ta tłusta, potrzebuje nawilżenia i w tym momencie, jeżeli pozbawimy jej tej warstwy nawilżającej, ona może produkować tego sebum jeszcze więcej, robi się błędne koło. No i tak. Sebum to jest tłuszcz. Sebum to jest tłuszcz. Także to są dwie różne sprawy, dwa różne składniki, więc nie mylmy to, że skóra jest tłusta i się świeci, to ona nie potrzebuje tłuszczu, ale potrzebuje wody, tak? Czyli potrzebuje tego nawilżenia. Okej. Okay. No dobra, a można go stosować na noc, taki nawilżający? Generalnie nie powinno się stosować, ponieważ kremak nawilżający, tak jak mówiłam, przede wszystkim są filtry przeciwsłoneczne, które tak naprawdę nie są nam potrzebne wieczorem. Zawierają też składniki, które jakby ułatwiają w robieniu makijażu i to nam nie jest potrzebne wieczorem. Wieczorem skóra się silnie regeneruje, także tutaj umówmy się, że na wieczór dobrze by było osobny krem stosować, żeby on był bardziej regenerujący, naprawiający nam, odżywczy, tego typu rzeczy. Ale szkody nie zrobimy, ale powinien być w ciągu, na noc powinien być osobny krem. Czyli w sumie już powiedziałaś o składnikach aktywnych, czyli czym się kierować przy wyborze takiego kremu? Właśnie tymi składnikami, czy jeszcze coś jest innego ważne? Znaczy poza tym, że wiemy już, jaką mamy skórę i że ten nawilżający będzie do nas wskazany, zresztą powiedziałaś, że dla każdego może być, tak? Nawet dla tłustej skóry, ale jest coś ważnego, mniej ważnego przy wyborze kremu? No tylko te składniki odżywcze. No, tak naprawdę musimy wiedzieć właśnie, czego potrzebujemy, jaką mamy skórę i czego potrzebujemy. I według tego szukamy po prostu kremu i nie sugerujemy się żadnymi reklamami, nie sugerujemy się tymi, co gdzieś tam producenci piszą na ulotkach, tylko naprawdę trzeba wziąć ten krem, przeczytać ten skład. To jest trudne, ale z drugiej strony każdy z nas ma telefon komórkowy przy sobie, równie dobrze można to, nie wiem, zeskanować, pobawić się trochę w pojedyncze produkty, spisać i naprawdę w internecie można znaleźć wszystko i według tego po prostu sugerujemy się zakupem tego kremu. Jeszcze na koniec chciałabym dodać, a właściwie zapytać, bo mówiłaś o tym, że dzieci mogą też stosować te kremy, kobiety wiadomo, a co z panami? Panowie jak najbardziej. To jest krem uniwersalny, tutaj panów skóra jest troszeczkę grubsza, ale tak samo potrzebuje nawilżenia, więc nie ma tutaj żadnego rozgraniczenia, czy to jest dla kobiet, czy dla mężczyzn, czy dla dzieci. Ten krem jest tak naturalny, że spokojnie mogą go stosować również panowie, zwłaszcza jak
Po goleniu wiadomo, skóra jest również przesuszona, podrażniona, więc jak najbardziej krem się bardzo dobrze sprawdzi. Super, ja się cieszę. Krótko, bo nie chcemy przedłużać, ale myślę, że Beata szczegółowo dosyć mimo wszystko poruszyła skład tego kremu. Ja mam nadzieję, że uda mi się Ciebie namówić na kolejne kosmetyki, których używam, zobaczymy. Ale chcę Wam powiedzieć jedno. Wpleciemy w ten film zdjęcia pań, które zgodziły się pokazać swoją twarz przed i po używaniem tych kosmetyków. I myślę, że obraz jest wart tysiąca słów i... No to prawda. To prawda, że sama byłam, szczerze mówiąc, zszokowana tymi zdjęciami. Tak, dlatego Beata stwierdziła, że spróbuje i wzięła krem, spróbowała, stwierdziła, że jest okej. I dlatego też te kremy tutaj już możemy znaleźć i ja się cieszę, że znalazłaś czas, bo słuchajcie, my to nagrywamy w niedzielę. Zapracowana bardzo kobieta i cieszę się bardzo i dziękuję. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Dziękuję, do zobaczenia.